Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Factorio, sezon drugi, Nowe Horyzonty. Moi drodzy, moi kochani, dalej uciekam przed nieuniknionym, to znaczy uciekam przed produkcją właśnie tutaj elektroniki brzydkiej mojej, gdzie ona to jest czwarta? Tak. Dalej jeszcze przed tym uciekam, bo mam tutaj jeszcze kilka spraw na głowie. Do tego jeszcze dojdziemy spokojnie, robimy po kolei wszystko. Tak, żeby się nie zgubić, a po kolei to znaczy kwas wodorofluorowy już jest. Ołów tutaj już kombinuję, jak zrobić ołów i to będzie możliwe, że w przyszłym odcinku nawet. Bo już tutaj mam wszystko zaplanowane. Jedyne czego potrzebuję to jest rubid i krotinium. A że nie powinno być tutaj większego problemu. Mam nadzieję, że nie będzie większego problemu. I kolejną rzeczą, tutaj narzędzia też zacząłem sobie produkować, bo mi się po prostu przydają. A propos narzędzi, wydaje mi się, że narzędzi nie mogę, że nie mogę produkować, ale patrzcie. Zrzucam tutaj podstawowe płytki drukowane, które mogłem normalnie robić sobie w łapce. I nagle nie mogę robić nic, co zawiera właśnie podstawowe płytki drukowane. Nie mogę produkować absolutnie nic, co ma te płytki w sobie. Co jest, wydaje mi się, że trochę dziwne z tego względu, że podstawowy automat montażowy numer 1 potrzebuje podstawowej płytki drukowanej. To potrzebuje podstawowej płytki drukowanej. I bez tego ja nie jestem w stanie zrobić płytek drukowanych. To jest takie koło zamknięte. Wszedła w ogóle aktualizacja jakaś, sobie zaktualizowałem paczkę przed nagraniem. Znaczy już właściwie jakiś czas temu. Ale właśnie nie wiem, czy to jest jakiś bug, czy to tak miało być, taki miał być zamysł, ale nie jesteśmy w stanie już więcej produkować w łapce podstawowych płytek drukowanych. Szkoda. Szkoda, no właśnie, tylko pytanie teraz, jak ktoś zaczyna grę, nie może tego wyprodukować w łapce, jakim cudem jest w stanie zrobić pierwszy automat montażowy? Tym bardziej, że ta płytka drukowana, gdzie ona jest? A nie, ona ma dwa składniki, to chociaż tyle. To da się to zrobić jeszcze w pierwszym automacie. No, ale to jest co najmniej podejrzane. To jest co najmniej podejrzane, trzeba się głęboko zastanowić nad tym, jak to ogarnąć. Dlatego no, te płytki muszę nosić ze sobą, w razie gdybym chciał coś właśnie tutaj zrobić, to żebym to miał. A póki co widzimy się tutaj właśnie... Widzimy się tutaj właśnie przy nowym przystanku kolejowym, który no troszeczkę jest rozbudowany, bo ma tutaj 4 stacje, właściwie 8 stacji. Całkiem sporo, powiem szczerze. I tutaj tylko jeden wjazd i już ja już się zastanawiam, już się pocę na samą myśl o tym, jak te pociągi wszystkie będą wyjeżdżać stąd i wjeżdżać. Były propozycje, żeby przerobić te wszystkie tory na czterotorowe. Bo w pewnym czasie będziemy mieli tak dużo tych pociągów, że... No, ze śmiechu się nie pozbieramy, jak ta karuzela śmiechu pójdzie w ruch. No i to jest jakiś plan. To jest jakiś plan, nie mówię nie. Ale na razie powiem, muszę powiedzieć nie, bo... No, przebudowanie tego wszystkiego trochę potrwa, a na to nie mam za bardzo czasu. I swoją drogą, to nie tyle baterie tutaj powinienem produkować, co baterie będę tutaj produkować, ale ta stacja powinna się nazywać Niebieskie Blaszki. Otóż to, moi drodzy, zbliżamy się do produkcji. O Jezus, nie zmieściłem się. Nienawidzę czegoś takiego. Jeszcze raz. Niebieskie. Robimy to obok. Niebieskie flaszki. Tak. Ostatnia literka. No i... O Jezus. Dobra, w każdym razie. Zamysł tego jest taki. Dostarczam tutaj wszystko, co potrzeba jest do produkcji baterii. Czyli dostarczam plastik, dostarczam tutaj ołów i dostarczam kwasu siarkowego. To wszystko będzie odbierane stąd. Prawdopodobnie tego lasku tutaj jeszcze kawałków. W sumie może można to zrobić w tej chwili, póki jeszcze gadam i objaśniam, co jest czym. Dostarczamy tutaj 3 materiałów głównych właśnie potrzebnych do produkcji. I będziemy tutaj właśnie produkować baterie na skalę masową. Ponadto baterie, z tego co zauważyłem, potrzebne są do de facto 4 takich
konkretnych, potrzebnych rzeczy, bo więcej tu mi nie będzie jakoś super potrzebnie. Do tego się przydaje not enough items, ney. No i baterie. Produkuje się właśnie z ołowiu, plastiku, kwasu siarkowego. Można oczywiście tutaj poprzez recykling, ale to nie jest ważne. A baterie się są potrzebne do działek laserowych. Bardzo fajna rzecz, z której będę właśnie korzystać. Kolejną rzeczą to akurat mobilny akumulator. Akurat nie jest aż tak super potrzebny. Ta rzecz to sobie daruję. Niebieski pakiet naukowy, czyli to jest to, do czego zmierzamy. Brązowa płytka, układ elektroniczny, to jest jeszcze coś, co będę chciał produkować w przyszłości. Ale właśnie baterie są też tutaj potrzebne. Kolejną rzeczą są akumulatory wszelkiego rodzaju, które też będę chciał tworzyć. No i szkielet latającego robota, czyli to jest coś, co też będę chciał prędzej czy później się przestawić, bo te tutaj roboty, one są wolne jak cholera. One są tak wolne, o Jezus. Jedyna ich zaleta to to, że jest ich dużo i są tanie. Są w miarę wcześniej dostępne. Ale no, jakby nie patrzeć... Entity Color, co? Close. Tutaj coś nacisnąłem. E. Chciałem nacisnąć klawisz E, a nie N. Roboty były gdzieś tutaj. No, de facto, mając baterie, mając silniki elektryczne... O Jezu, silnik elektryczny to jest smar. A smar to jest wydobycie ropy. Że tym też się będziemy musieli zająć. No ale tutaj to wszystko jesteśmy w stanie de facto robić. No bez płytki drukowanej. W sumie płytkę drukowaną. Tranzystory to też tranzystory. Stalowe płytki, stal. No także tak jak widać, de facto jedyne co nas blokuje to elektronika i silniki elektryczne. Ale elektroniką będziemy się zajmować prędzej czy później właśnie do pakietów naukowych. Że mamy tutaj trzy dostawcze i cztery właśnie wyjściowe, że tak powiem, na akumulatory, roboty, wieże laserowe i niebieskie flaszki. No i właśnie, cała filozofia... O, jeszcze jedna ważna rzecz. Po raz pierwszy zastosowałem stację paliw. Czyli jest sobie stacja paliw, jest sobie pociąg, który przyjedzie właśnie z węglem. Ten węgiel zostanie tutaj do surowej pasywnej skrzynki zaopatrzeniowej, trudna nazwa. On będzie tutaj przeniesiony i stąd roboty już towarowe, a nie konstrukcyjne. Roboport tutaj jest. 50 mam tutaj tych robotów towarowych. One są jeszcze wolniejsze od konstrukcyjnych, ale... Ale no nie wiem, czy ta zaleta przebije tą wolność, bo one są naprawdę ślimaczem tempie się to wszystko odbywa. Ale w każdym razie one przenoszą cały stack naraz. W porównaniu do tych zwykłych robotów, które przenoszą ileś tam całkiem niedużo, wydaje mi się. A drogą, gdzie te roboty się produkowało? Gdzieś tutaj, tutaj jest logistyka. A one przenoszą, nie wiem, ile nie mam tutaj. A no nie widzę informacji, ile one przenoszą naraz. W każdym razie dużo, dużo mniej niż tutaj te roboty. No to też jest jakaś wada, też jest jakaś zaleta. Trzeba po prostu zobaczyć. A teraz tak, nastała noc. Oczywiście w nocy się buduje najlepiej, bo najwięcej widać. Jak zwykle przegadałem wszystko. Powinienem zaczynać w nocy te odcinki, bo i tak gadam. Także no to nie powinno być problemu. I to jest tak. Będzie sobie fabryka. Nic nie widać, oczywiście. Może sobie weźmiemy jakiegoś trochę światełka nadziei. Pyk i pyk, takie tymczasowe, żeby cokolwiek tutaj widać było. Ok, mamy sobie fabrykę. I teraz tak, do tej fabryki trzeba będzie mi dostarczyć trzech rzeczy, z czego jedna będzie płynem. Bateria. Bateria była... Czemu to mi nie znalazło baterii? Co? Co? Czyżby fail? Czyżby fail? A baterie się w ogóle produkuje nie w automatach. O, proszę. O, proszę. Kto by pomyślał? Planerze? O, przepraszam, nie wiedziałem o takich rzeczach. Bateria.
I to można robić w zakładach chemicznych. Chemical plant albo advanced chemical plant. Zobaczmy te zwykłe chemiczne. Gdzieś chyba kiedyś zrobiłem przez przypadek, nie pamiętam, pewnie już poszło to na recykling. Zakłady chemiczne. Tutaj mam jeden i drugi advanced chemical plant i tutaj mam zakład chemiczny. 10, 5, 10, 10. To jest tańsze. Ale też i pewnie wolniej robi. Tempo produkcji 1,5, 1,25. Tak, to wolniej robi, ale jest tańsze. No i jest tak samo zwinniejsze, wydaje mi się. To jest swoją drogą z Bobs. Tak, to są Boby. To jest od Bobów, a to jest od Angela. Także no, cokolwiek byśmy nie wybrali, to będzie źle. Baterie, gdzie te baterie nieszczęsne były? Tutaj. Tak. No i to jest tak, dostarczyć tutaj trzeba mi jednego składnika, płynnego składnika, który będziemy realizować w ten sposób i musimy tutaj dostarczyć dwa składniki, że tak powiem, sypkie. Nawet bym zrobił to inaczej, bo chcę tutaj zrobić dwie linie. Do tego będziemy mieli całkiem sporo, a po co to ma się gnieść na jednej linii? Więc to będzie w ten sposób zrealizowane. Trochę dużo to miejsca zajmie, ale... Ale jeżeli, nawet jeśli... To możemy zrobić w ten sposób. A dzięki temu możemy tutaj troszeczkę zaoszczędzić miejsca i zrobić coś takiego. I teraz na autosave, proszę mi się tutaj zautosejwować. Możemy zrobić coś takiego, to pochłonie nam mnóstwo tutaj materiałów, takich jak kamienne rury i tak dalej. Ale to jest w miarę, że kompaktowa sprawa, tym bardziej, że prawdopodobnie będziemy mogli obrócić cały mechanizm. Obrócić to znaczy, jak wsadzimy sobie tą blueprint, to jest tak, tutaj możemy sobie to... My to możemy nawet obok siebie to kłaść i to nie powinno być wielkiego problemu. Ale myślę, że coś takiego chyba będzie rozsądniejsze. Poza tym będę musiał porobić kilka tych zakładów chemicznych. Raz, dwa, trzy. Czego mi brakuje? Stali mi brakuje. Brakuje mi stali, czyli to jest raczej problem. A z drugiej strony jeszcze chciałem przetestować, czy to zadziała w ten sposób. No, niekoniecznie. Niekoniecznie to zadziała w ten sposób. No nic, czyli będziemy tylko z jednej strony to budować i mieć nadzieję, że to jako tako wyjdzie. W każdym razie, teraz sobie pozwolę to wziąć tutaj blueprint, to razy 4 i teraz umiejscowić to w takim miejscu, żeby nie było problemu. Raz, dwa, trzy, myślę, że gdzieś już tutaj możemy zacząć produkcję. Także troszeczkę wyżej. Troszeczkę wyżej to wszystko trzeba będzie wsadzić, ten zakład tutaj. To już sobie ściągnę stąd, bo to się raczej nie przyda. Jeszcze zapomniałem o oświetleniu, w sensie, że prąd i światło, ale to sobie zrobimy już ręcznie. Myślę, że coś w ten deseń będzie odpowiednie. Pyk, pyk. Pyk, pyk. O nie. Dobrze, że drewno jest na początku, bo wziąłem wszelkie śmieci stąd, a których wziąć nie tyle nie powinienem, co nie potrzebuję ich tutaj mieć przy sobie tego wszystkiego. Kontrolem kliknąłem. Kontrolem kliknąłem i się zadziały brzydkie rzeczy. A propos brzydkich rzeczy, to jeszcze to powinienem wsadzić. W ogóle tutaj muszę porządek zrobić, bo tutaj jest całkiem sporo tego. Ale to sobie zrobię gdzieś tam kiedyś przy okazji. W każdym razie, jeszcze tutaj trochę światła. Co drugi akurat będzie dobre. Światełko nadziei, puści tutaj słup wysokiego napięcia i będzie gitara. Teraz trzeba tylko dostarczyć tutaj materiałów. Teraz słup jednak przestawię. Coś takiego. Coś takiego. Apek.
i produkujemy już baterie. Znaczy jeszcze nie produkujemy baterii. A propos właśnie jeszcze produkcji, to można by się już tutaj wyzbywać pomalutku tych baterii. Wsadzać to na jeden taśmociąg. Ogarnąć tutaj insertery, tak żeby tutaj zrzucały i na tą górną i na dolną warstwę. No i teraz pasowałoby to doprowadzić tutaj gdzieś do któregoś z której ze stacji. Myślę, że na początku nie potrzebuję tutaj aż tyle wieżyczek laserowych, akumulatorów czy robotów. Tym będę się zajmować później. Nie ma sensu tam składować rzeczy, które mi się raczej nie przydadzą. Dlatego warto byłoby na tą chwilę, póki co, ogarnąć tylko dostarczanie do jednej stacji, a tą stacją będą flaszki. I to nie jest tutaj, bo bym połączył to wszystko z węglem. Haha, jaki gamoń. Węgiel. Tutaj muszę to tutaj dostarczyć. Pyk, pyk, pyk. No i dobra, i to by było na tyle. Jeszcze dostarczyć tutaj tego nieszczęsnego kwasu. Mam nadzieję, że to się odbędzie w miarę w cywilizowany sposób. Mało tego, mogę tutaj postawić sobie nawet pompę. Dzień dobry. Pyk, pyk. Pyk i... Pyk. Pyk. O, nie powinno być problemu. Kamienne, nie mam rur. Myślałem, że mam ich więcej. Niestety nie mam ich tak wielu, jakbym chciał mieć. Będę musiał lecieć i zrobić zapasy małe. To chyba nie jest jakiś wielki problem. Tutaj dostarczyć jeszcze prądu, także to sobie tutaj leci, światełko, tutaj wszystko ładnie, pięknie, powinno to mi się już tutaj ładnie produkować. Postawiłem, czy ja to postawiłem za daleko? Oczywiście, że ja to postawiłem za daleko. Ach, ta perspektywa. Kto by przypuszczał? Tutaj, no właśnie. Teraz będzie gitarka. Ogarnąć jeszcze raz. Ogarnąć tutaj jeszcze raz. I puści tutaj. Mamy baterię. Prawda, to jest 5 sekund na jeden cykl. W dodatku to produkuje w 1,25, także te kilka procent będzie szybciej. No ale niemniej jednak dalej to jest wolno. Pasowałoby mi tego więcej. Zdecydowanie pasowałoby mi tego więcej, a do tego mi brakowało stali. Tak, stali mi brakowało, także po stal się przejedziemy. I przy okazji miałem jeszcze w planach jedną rzecz. Jak to jest ogarnięte? Tutaj mam kopalnię do właśnie już do ogarnięcia na produkcję ołowiu, bo tutaj ten ołów produkuje póki co tylko przesiewając i przetwarzając właśnie to jest rubid. A tutaj tego rubidu dużo nie mam. Także on mi się za niedługo skończy. I skończy mi się tutaj cały ten cykl produkcyjny, co mi się raczej nie podoba. Chociaż z drugiej strony może i będzie lepiej. Jak mi się to wszystko tutaj pokończy, bo będę mógł otworzyć pełnoprawną tutaj produkcję ołowiu. No ale na to jeszcze przyjdzie czas. W międzyczasie coś jeszcze... A właśnie. Otwaram tutaj nowe źródełko. 5582. Jak zaczynałem, było tutaj ponad 1000, także no szybko to leci, szybciutko to leci. Przy okazji czyszczenie tutaj z tych bajterów to jest raczej problematyczne, powiem szczerze, szczególnie tutaj, gdzie jest ich dużo. Trzeba tutaj mury budować, wieżyczki i tak dalej, także tym się zajmiemy, jeżeli starczy oczywiście czasu. Póki co lecimy po stalach, którą mamy całkiem, że blisko. Wydaje mi się, że nie będę robić jakichś cięć, bo nie wydaje mi się to jakoś super potrzebne. Tutaj stali, dzień dobry. Ukradniemy sobie troszeczkę tutaj stali. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć staków powinno być wystarczające. I teraz wrócimy blisko torów i będziemy się modlić, żeby żaden pociąg akurat mi tutaj w tył nie wjechał. Swoją drogą muszę tutaj jeszcze drogi porobić, autostrady przy tym. Przy torach, żeby się dało jakoś w miarę tutaj tędy jeździć bezkolizyjnie. Sobie odjedziemy wielkim pełzaczem. Porobimy sobie jeszcze kilka... Gdzie to było tutaj?
Musimy, żeby to robić, ale to jest zbyt duże. Bym musiał przebudować to jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć. Będziemy mieli 10 tutaj tych. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tą drogą może inaczej. Ten blueprint sobie ustawimy w taki sposób, żeby tutaj objęło też i słup. Raz, dwa, trzy. A jeszcze, chociaż nie, bo tutaj wystarczy mi tylko dorobić tego i będzie dobrze. O, złapałem robotę. Nie chciałem tego robota łapać. Pyk. Robociki już poszły w ruch. Czy ja tutaj nie mam... O jajku, ja tutaj nie mam nic. Czego mi tu jeszcze brakuje? Tego mi brakuje. Będę musiał jechać po zapasy koniecznie. Tego mi brakuje. Słupów mi brakuje. Światła mi brakuje. Niedobrze. Ale to wszystko jest już dostarczane. To wszystko już powinno śmigać. Pyk, pyk, pyk. I teraz jaką mamy produkcję baterii? To jest pytanie za 100 punktów. Weźmy sobie na minutę. Gdzie są baterie? Tutaj są baterie. Produkcja na minutę, może na 5 sekund będzie bardziej wiarygodna, ale na 5 sekund ja tego nie zobaczę, bo to mi za bardzo mruga tutaj. 140, 160, coś w tym okolicy. Tutaj dopiero zobaczymy, jak ta minuta upłynie. Bo tutaj jeszcze ta część zaniża tutaj tą średnią. Bo mamy 100 i ta średnia wzrasta właśnie, bo tutaj ten mniejszy procent, mniejsza część właśnie zaniża. Ale coś takiego powinno być całkiem dobre. A w razie czego zawsze można tutaj przebudować, dodać kolejny rządek. I jeszcze jeden i tak dalej. Tutaj zrobić po prostu odgałęzienia i będzie wszystko dobrze. Poza tym tutaj też jeszcze właśnie zauważyłem, że troszeczkę zgałganiłem, bo powinienem tutaj zrobić jakieś skrzynki buforowe. Teraz pytanie, czy ja to zrobię w miarę cywilizowany sposób, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Jakbym zrobił to w ten sposób i dokładnie to samo tutaj. Teraz by mi pasowało ogarnąć... Pasowałoby mi ogarnąć insertery, które będą mi ustawiały tutaj właśnie ten... Ale to jest bez sensu, ale to jest głupie, ale to jest bez sensu. Czemu ja takie rzeczy w ogóle robię? Pyk i pyk. Gdzie by ustawimy tutaj na bliżej? No i coś takiego miałoby więcej sensu już. Coś takiego miałoby więcej sensu i coś podobnego powtórzyć tutaj. O nie, niesamowite. Pek, pek, pek. Pek i pek. I pek. No. Ogarnięte skrzynki buforowe mamy. Czyli będziemy mieli jakiś zapas, kiedy pociągi będą jeździć do stacji i zbierać sobie te materiały. To tutaj będziemy mieli jeszcze całkiem spory zapas dzięki właśnie tym skrzynkom. A jak tutaj się to odbywa wszystko? No, tutaj już te baterie się ładnie produkują. Także za niedługo już będziemy mogli po pierwsze otworzyć jakąś produkcję tutaj tych laserów, bo te działka laserowe tutaj się bardzo przydadzą. Jak widzicie, tutaj ciągle mamy jakieś ataki. Tą drogą, na sam koniec, bo widzę, że już mi się czas skończył i na sam koniec dla wytrwałych mogę wam pokazać jedną fajną rzecz. Jak się fajnie triggeruje naszych przyjaciół tutaj. Trzeba mi tylko będzie podjechać, troszeczkę cierpliwości. Będzie fajnie. Tak, autostradę koniecznie tutaj muszę jakąś autostradę do nieba zbudować. Bo tutaj przejeżdżanie między tymi torami to naprawdę przypawa mnie o ciarki na plecach. O pot na kręgosłupie. Jedziemy sobie, jedziemy. Brum, brum, brum. Tutaj muszę swoją drogą jeszcze semafory poustawiać, bo nie ma. Tutaj jeszcze kawałeczek. Jeszcze troszeczkę i mam nadzieję, że tą głupotą, którą będę chciał zrobić, nie zepsuję sobie tutaj z tej stacji, bo chciałbym striggerować tutaj te bajtery i mam nadzieję, że one nie polecą i mi nie będą niszczyć tutaj tej stacji, którą muszę jeszcze obudować murem i tak dalej, wieżyczkami.
Ale póki jest względny spokój, to tego robić nie będę. To sobie ładnie wszystko obudowałem. Teraz tak, pokażę wam jeszcze jedną fajną rzecz. Tutaj też jest właśnie roboport konstrukcyjny i tutaj jest mnóstwo narzędzi. Plus jeszcze wieżyczki i mury do odbudowy w razie czego. Pokażę wam fajną rzecz. Bo w sumie nie powinienem iść na nogach. Powinienem samochodem podjechać. A jak pójdę na nogach, to mogę stąd nie wrócić, a to nie byłoby fajne. O, dzień dobry. One się już zbierają. Trygerujemy je, troszkę porzucamy w nich granatami. One są szybsze ode mnie, tego nie przewidziałem, że one są szybsze ode mnie. Pek, pek, jeszcze jeden. A masz, ty paskudo. No i teraz wsadziłem kij w mrowisko i czekamy na rozwój wydarzeń. Powinny zaatakować w większych grupach w tej chwili. Bardzo ciekawy mod to jest ten RSO chyba, wydaje mi się. Resource Spawn Overhaul. A nie, nie, nie. Resource Spawn Overhaul to jest od... Popatrzcie, już leci fala. Co to za bydlęcia? A tego to ja nie widziałem wcześniej. Co to za bydlęcia? Ja, co? Evolution? 0,73. No, od 0,7 pewnie już. Co za bydlęcia? Tego to jeszcze nie widziałem tutaj. O nie, one... No ładnie. No ładnie, tak jak widzicie... Tak jak widzicie, jest zabawa. Czego mi tutaj brakuje? Oświetlenia i lampy. Tak jak widzicie, może być wesoło. Wystarczy striggerować i wydaje mi się, że chociaż nie no, jedna fala tutaj na razie minęła. Ale z tego co widzę, to nadchodzi kolejna. Jeszcze kilka takich fal nadejdzie z tego co kojarzę. Także jest wesoło, jest zabawa. Pozbieram sobie na szybciutko. Także to by było na tyle w tym odcinku. Wydaje mi się, ja się tutaj muszę przygotować, bo wsadziłem kij w mrowisko i właśnie tego zaczynam żałować. Także to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za uwagę i zapraszam na następny odcinek, w którym całkiem możliwe, że będziemy już w końcu zbliżać się do... Jezus Maria. Będziemy zbliżać się do produkcji elektroniki zaawansowanej. Także to by było na tyle. Jeszcze raz, po raz trzeci. Na razie i cześć.